witam państwa, witam aktywistów i aktywistki Akcji Demokracji i innych ruchów społecznych. Razem od 5 lat walczymy o wolne sądy, o wolne media i o Polskę w Europie. Dziękuję wam za to. Tutaj na Placu Zamkowym, chyba to było w 2003 roku, było moje pierwsze doświadczenie polityczne. Wtedy ludzie zagłosowali za obecnością Polski w Unii Europejskiej. Pamiętacie państwo to referendum, kiedy powiedzieliśmy tak dla Unii? Dzisiaj znów jesteśmy na Placu Zamkowym, żeby powiedzieć to samo, ale żeby bronić Unii. Po tylu latach spotykamy się w tym samym miejscu, ale jest nas jeszcze więcej i to jest budujące. I za to też państwu dziękuję. Też chcemy Polski w Unii, ale warto też powiedzieć, jakiej Polski, w jakiej Unii. Chcemy takiej Polski, w której dzieci nie umierają na granicy z powodu bezdusznej polityki polskiego rządu. Chcemy Europy, która nie jest oblężoną twierdzą, a gościnnym domem dla każdej i każdego, kto potrzebuje schronienia i pomocy. Chcemy Europy, w której nikt nie pozostaje sam, w której nikt nie jest pozostawiony sam sobie. Gdzie każdy może kochać, kogo chce. Gdzie każdy może zakładać rodzinę, z kim chce. Gdzie władza nie traktuje ciał innych ludzi, ciał kobiet jak swojej własności. Europy praw kobiet i Polski praw kobiet. Chcemy Europy, która słucha młodych osób zatroskanych o przyszłość naszej planety, zatroskanych o klimat. Pozdrawiam Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, pozdrawiam wszystkich aktywistów, pozdrawiam Gretę Thunberg. Takiej chcemy Europy i o taką Europę walczymy wspólnie od lat. Dziękuję państwu, że jesteście z nami w tej walce. Dziękuję za każdy podpis pod apelem, za każdy udział w demonstracji, za każdy mail wysłany do polityków. I powiem jeszcze jedno, chcemy wolnej Polski, wolnej Europy, bez faszyzmu. Dziękuję. Zostajemy w Unii. Zostajemy. Zostajemy. Thank you.